Cześć wszystkim, znowu Pan 7, przeciąg Factorio na modach bobsowo-angelowych w patchu 16. Dobrze, dzisiaj mam parę fajnych rzeczy do pokazania. Zacznijmy od tego, czyli od robotów Mark 4, najszybszych już w bobs-angelach. Dobra, produkcja zaczyna się tak jak zwykle we wszystkich poprzednich, od produkcji silników elektrycznych. Potem z tych silników elektrycznych tworzymy ramki, czy raczej szkielety. Te są dużo droższe, bo już wymagają płytek procesorowych, baterii srebrzano-cynkowych oraz azotku krzemu. No i dobra. Tu się one robią. Produkcja natomiast bebechów robota bazuje na produkcji właśnie płytek procesorowych. Wygląda tak samo dokładnie, tylko że w środku zamiast płytek właściwych próbuje się, robi się bebechy robota. To działa dokładnie tak samo jak w poprzednich, tylko że poprzednie na innych płytkach bazowały. No, nie będę dokładnie omawiał, dużo rzeczy tutaj idzie, między innymi również te procesory. Więc one same w sobie również są drogie. W sumie czy możemy zobaczyć całkowity koszt takich bebechów? Nawet nie wyświetla kosztu. No okej, dobra. W każdym razie, one są dosyć drogie. Narzędzia natomiast wytwarza się z ceramicznych łożysk oraz z nitolowych trybików. Ceramiczne łożyska wytwarza się z tego azotku krzemu, co jest całkiem ciekawe. W sumie chyba jedno z nielicznych zastosowań tych ceramicznych rzeczy. No i dobra. No i potem łączymy bebechy, szkielet oraz narzędzia i mamy, mamy roboty. Nawet już całkiem sporo ich naprodukowało się. Wymieniłem właśnie wszystkie roboty w bazie automatycznie przez ten provider czysty. Powymieniałem również wszystkie roboty w sortowni oraz w hucie. Ci nie za dużo działa, bo nie mamy już nauki, która by zużywała rzeczy, ale wszystkie są powymieniane. No i dobra, nie robiłem jeszcze robotów zasilanych samoistnie, znaczy zasilanych fuzją. Stwierdziłem, że mogą się one przydać ewentualnie tylko do jako osobiste roboty, bo nie trzeba czekać, aż się będą ładować. Raczej nie będę ich wprowadzał do masowego użytku, są zbyt drogie, a sama fabryka robienia tych jest bardzo prosta, tylko trzeba będzie produkować przenośne reaktory jądrowe, które są proste w konstrukcji, tylko bardzo drogie. No, więc nie będzie już skomplikowane, może kiedyś dorzucę. Dobra, drugą rzecz to jest coś, co zapomniałem pokazać na ostatnim odcinku, mianowicie chodzi nam o klasy postaci. Tak, tutaj się znajdują gracze postaci z tego moda, jak on się nazywa? Bobs Assembly Machines? Nie. To jakoś inaczej musi się nazywać. O, Bobs Multiple Characters and Classes. W każdym razie, generalnie wybieramy jedną klasę przy starcie gry oraz za każdym razem, kiedy zginiemy. One mają jakieś bonusy, m.in. Miner Class szybciej kopie oraz potrafi w rękach przetapiać rzeczy. Builder Class ma większą szybkość chyba zdejmowania rzeczy i większy ekwipunek, a Fighter Class jest szybszy i ma więcej zdrowia. Więc generalnie przy każdym zgonie i przyłączeniu się z serwerem czy zaczynaniu gry wybieramy jedną z tych klas. Ale również możemy sobie mieć kilka klas jakby na raz i zmieniać je w trakcie gry. Działa to w ten sposób, że musimy wybudować sobie jeden z tych przedmiotów. Tutaj są półprodukty potrzebne. Większość z nich jest bardzo prosta do zrobienia. Najtrudniejszy jest do zrobienia brain, czyli mózg. Znaczy, ma on taką samą strukturę, tak jak zielone płytki. Więc gdybyśmy chcieli zrobić automatyczną fabrykę do produkcji tych brainów, to wystarczyłoby wziąć produkcję zielonych płytek i w środku zamienić zieloną płytkę na ten brain. Więc nie jest to aż tak trudne do zrobienia. No i zrobiłem kilka.
I okazuje się, że to jest jakby osobna postać, którą się aktywuje tutaj specjalnym menu. Tutaj mam właśnie jeszcze dwie koło gotowe. To był chyba teraz przełączyłem się na Fightera. Mogę się też przełączyć na Buildera. Przy okazji możecie porównać sobie ekwipunek. Jak dużo większy ma builder ekwipunek. To jest całkiem fajna opcja, bo niby możemy się teleportować za pomocą kliknięciem, za jednym kliknięciem. Problem jest taki, że kasuje nam to cały ekwipunek, jaki posiadamy, oraz wszystkie sloty logistyki oraz wywozu. I nie wiem, czy jest jakaś szansa, żeby to skopiować. Nie. Więc jeżeli będzie nam się chciało ustawiać wszystko od zera, żeby mieć postać, która potrafi się teleportować, no to w sumie fajnie, ale mi się tego nie chciało robić. Więc to jest taka opcja. Fajna, że jest, ale nie zamierzam z niej korzystać. Dobra. Teraz zajmiemy się produkcją paliwa rakietowego. Dobra, jesteśmy na miejscu. Generalnie, tak jak zapowiadałem, chciałem zrobić produkcję paliwa tak porządnie i w miarę niezależną, więc zrobiłem osobną fabrykę, umieściłem ją trochę tutaj na zachód i na północ od sortowni i huty. I zrobiłem tutaj wszystkie rzeczy, które są potrzebne do produkcji paliwa rakietowego w sumie tak od zera. Dostarczyć musimy trzy rzeczy. Czerwone katalizatory metaliczne, zielone katalizatory metaliczne oraz węgiel. A to jest powrót metalowych nośników katalizatorów. Ja już nie wytwarzam ich tutaj na miejscu, tylko wytwarzam je w bazie i tutaj dostarczam. I tutaj są zużyte ramki, wracają do bazy do uzupełnienia. Tutaj jest jeszcze pociąg na odbieranie paliwa, którego za chwilę uruchomimy. W każdym razie, chyba to się nie zmieniło od poprzedniej wersji Bob's Angels modów. I ogarnięcie tego wszystkiego myślę, że wymaga pewnego schematu, który ja w każdym razie sobie rozrysowałem to na kartce, żeby to ogarnąć. Z grubsza do produkcji paliwa rakietowego. Może tak będzie najlepiej. Potrzebujemy kapsuł oraz utleniacza. W sumie obie rzeczy. Nie, utleniacz jest trochę prostszy do zrobienia, to może zajmiemy się nim. Utleniacz potrzebuje tak. Kwasu azotowego, który wytwarzamy sobie tutaj. Kwas azotowy wytwarzamy z dwutlenku azotu i z wody. Dwutlenek azotu wytwarzamy tuż obok. Jego tworzymy z tlenu oraz z tlenku azotu. Tlenek azotu wytwarzamy sobie tutaj z tlenku oraz amonu. A amon wytwarzamy tutaj z azotu oraz z wodoru. Natomiast te podstawowe pierwiastki, czyli tlen, azot, wodór i chlor, otrzymujemy z dwóch rzeczy. Tlen i azot otrzymujemy z powietrza. Kompresujemy powietrze i potem w zakładzie chemicznym rozdzielamy z powietrza tlen i azot. Tutaj mamy, magazynujemy sobie. Natomiast wodór i chlor otrzymujemy z wody solankowej. Całkiem sporo pomp trzeba do tego zasilić, ponieważ instalacje zasilające zwykłą wodę na wodę solankową strasznie dużo wody ciągną. To takie jedna rura może maksymalnie dwie instalacje zasilić, nawet to nie wystarcza. Po prostu pojawiają się problemy z przepustowością rur. To bardzo często. No i dobra, i z tej wody otrzymujemy, z solankowej otrzymujemy chlor, wodór oraz sodium hydroxide, czyli wodorotlenek sodu. No, coś podobnego do soli, ale to nie jest jeszcze sól. No, i potem taką ładną siecią rur łączymy wszystko, co jest potrzebne. Już na razie mówiliśmy amon, tlen, dwutlenek azotu oraz kwas azotowy.
Inną rzeczą, którą jeszcze potrzebujemy, jest dwutlenek węgla. I do tego potrzebujemy właśnie węgla. Dwutlenek węgla jest potrzebny do produkcji metanolu. Może wróćmy tutaj do tego, chyba nie mieszać. Tak, dobra, zapomnijcie o tym, co mówiłem. Tetratlenek azotu potrzebuje... Robimy z tlenku azotu, więc to jest druga rzecz, do której potrzebujemy tlenku azotu. To jest ciekawe, bo w sobie tylko ładujemy tlenek azotu i po drugiej stronie mamy ten tetratlenek diazotu. I nic nie musimy jakby dodawać. No. Więc jakby są dwa główne składniki utleniacza. I w sumie już omówiłem, jak je uzyskać. Troszkę się zazębiają, bo kwas azotowy wymaga dwutlenku azotu, który wymaga tlenku azotu oraz ten tetratlenek diazotu wymaga tlenku azotu, więc te ścieżki jakby się rozgałęziają i potem złączają. Dobra. A to była ta prostsza rzecz, ten kapsuła utleniacza, kapsuła paliwa rakietowego. Wymaga dużo rapsów. Więc tak, wymaga dimetylohydrazyny oraz hydrazyny. Tutaj produkujemy obie. Dimetylohydrazyna powstaje z monochloraminy oraz dimetyloaminy. Natomiast hydrazyna powstaje z monochloraminy oraz z amonu. Amonu już spotkaliśmy wcześniej. Natomiast monochloramina tworzona jest tutaj z amonu oraz z... Jak to się nazywa? Podchloran sodu. Podchloran sodu tworzymy z sodium hydroxide, to co otrzymujemy w procesie elektrolizy wody solankowej. Więc bardzo dobrze, że to otrzymujemy, bo to również jest nam potrzebne w tym procesie. Dodajemy do tego dodatkowy chlor i otrzymujemy ten podchloran sodu, który potem razem z amonem tworzymy monochloraminę. A dobra, wróćmy do kapsuły. Dobra, dimetylohydrazyna potrzebuje monochloraminy oraz dimetyloaminy. Tak, dobra, tutaj mamy już, omówiliśmy monochloraminę, a dimetyloaminę, gdzie ona jest, powstaje? Tutaj, dimetyloamina powstaje z metyloaminy oraz metanolu. Do tego potrzebujemy właśnie, już mówiłem, wspomniałem, potrzebujemy dwutlenek węgla i metanol. Ten metanol ląduje tutaj, razem z metyloaminą. Natomiast metyloaminę otrzymujemy z metanolu oraz z amonu. Amon już omówiliśmy wcześniej, a metanol również. Więc jak widzicie, troszkę się to trochę zazębia. A jeszcze monochloraminy nie omówiłem, chociaż to w sumie... Nie, to w sumie już mówiłem. Dobra. Więc jak widzicie, dużo rzeczy tutaj się zazębia. W sumie bez schematu na pewno to ciężko to zrozumieć. A nie chcę tutaj pokazywać mojego schematu, co ja tutaj narysowałem, bo nie jest zbyt ładny. W każdym razie tak. Amon jest potrzebny do trzech różnych rzeczy. Metanol jest potrzebny do dwóch różnych rzeczy. I co tu jeszcze mamy? Monochloramina potrzebna jest do dwóch różnych rzeczy i tlenek azotu jest potrzebny do dwóch i praktycznie do trzech różnych rzeczy. Więc jak już sobie zorganizujemy produkcję tych podstawowych rzeczy, czyli tych podstawowych pierwiastków oraz amonu, metanolu i w sumie wody oczyszczonej też, to potem wystarczy tylko połączyć punkty z punkcikami i jakoś to działa. Dobra, a jak to działa? Za chwilę pokażę. A właśnie, jeszcze tutaj zrobiłem tą konstrukcję, której używaliśmy na serwerze pierwszym waniliowym. Więc tworzę sobie zakłady chemiczne. To już jest końcowe składanie paliwa rakietowego z kapsuł. Ono trwa długo, więc zrobiłem taką konstrukcję, że w środku ładuję te surowe moduły produktywności, a na zewnątrz ustawiamy transmitery z modułami szybkości. Dałem tylko dwa na sześć dostępnych, ponieważ kiedy ładuję sześć, to wszystko pracuje zbyt szybko, że aż roboty nie są w stanie dostarczać, więc z 30 sekund naprawdę, o, już teraz
posiadamy 800 plus 840%. Jeżeli to się wszystkie transmitery na maksa obładuje, to jest już za szybko i w sumie niepotrzebnie nawet. Więc tak, no jeszcze te transmitery muszę dobudować, żeby to była pełna linia. Ale no, to jest taki mój jakby szablon tworzenia wydajnej i szybkiej produkcji, który w Bobsmodach jeszcze lepiej działa. Dobra, uruchommy to wszystko. Mamy tu paliwo rakietowe. Dajmy z jakiś 1000. No i dobra. To powoli tu zacznie pracować. Fabryka jak dla mnie wygląda dosyć ładnie, ale ma sporo problemów. Generalnie starałem się ją konstruować tak, żeby było wszystko w równych odstępach po jednej stronie. Ale na przykład produkcja monu musiałem skopiować, jakby po drugiej stronie również postawić, ponieważ ten punkt był już wąskim gardłem. Tak dużo amonu jest zużywane, że aż tutaj rury nie wyciągały i żeby zwiększyć jego produkcję, musiałem jakby drugą fabrykę postawić, żeby dodatkowe rury mieć. No, generalnie tutaj wszędzie są problemy z wydajnością rur, gdziekolwiek by nie spojrzeć. Chociaż teraz chyba w sumie nie aż tak bardzo, aż trochę się pomagazynowało rzeczy. Zanim się to ruszy produkcja, to trochę potrwa. Ale... A właśnie, nie zapomniałem jeszcze wspomnieć, że nawet zacząłem używać tej pomp Mark IV. Standardowe pompy, które do tej pory wszędzie używamy, mają prędkość pompowania 12 000 jednostek na sekundę. Pompy Mark IV mają 30 000, czyli ponad dwukrotnie więcej. A to i tak nie wystarczało. I nie wystarczało i nadal nie wystarcza. Więc póki co jest wszystko spokojnie, bo tak mamy namagazynowane rzeczy. Ale jak już zacznie brakować rzeczy, to tu się pojawiają spore problemy z przepustowością. Na przykład tutaj, gdzie do jednej rzeczy potrzebujemy... Nie, może nie tutaj, o. Do jednej porcji hydrazyny potrzebujemy aż 250 amonu. I... Ta, to... Zresztą możecie zobaczyć. Ten zakład chemiczny 2000 sztuk wyprodukowane, a te po 600. O, i 1800, więc ten z jakichś powodów, ten pracuje na pełnych obrotach, a te dwa już nie mają wystarczająco amonu do pracy. No. Dobra. Nie wiem, czy to jeszcze tutaj więcej coś mogę wytłumaczyć, tak żeby to było zrozumiałe. W każdym razie, no, jestem dosyć zadowolony z tej fabryki. No a cóż, a jak z wydajnością będzie, to jeszcze zobaczymy. Domniemam się, że nasze paliwo nie powinno być chyba wąskim gardłem przy produkcji rakiet. Chyba mamy całkiem fajną produkcję. Zobaczymy, jak to w przyszłości zadziała. Dobra, tak jeszcze słowem. Myślę, że ta fabryka jest całą ideą Bob's modów, Bob's Angels modów. Rzecz, która w Vanilli wymagała tylko dwóch fabryk, ponieważ bierzemy naftę, produkujemy paliwo stałe, bierzemy paliwo stałe, produkujemy paliwo rakietowe. Dwie fabryki. Teraz wymaga czegoś takiego i wymaga wykresów i to jest tak. To myślę, że to jest taki przykład, jak działają Angels Bob's mody. Ale dobra. Ostatnią rzeczą, którą mam dzisiaj do pokazania, jest pociąg artyleryjski. Który nie do końca jest jeszcze jakby sprawny, ale na tyle, ile póki co jest sprawny, to jest sprawny. Co mam na myśli, mówiąc, za chwilę powiem. W każdym razie Angels Bob's mody dodają dwa rodzaje amunicji. Standardowo jest tylko ta nabój artyleryjski. Angel Bob's mody również dodają artyleryjską amunicję wybuchową. Czekajcie, może pokażę to tutaj. Będzie łatwiej zobaczyć różnicę.
To zadaje 500 obrażeń fizycznych i 500 wybuchowych. Amunicja wybuchowa zadaje 1000 wybuchowych, ale ma dużo większe pole rażenia. To ma 4, to ma 11. Więc chyba w sumie upgrade, bo obrażenia takie same, a pole rażenia dużo większe. Dodatkowo nie wymaga nabojów armatnich, tylko materiały wybuchowe. Oraz nie wymaga radarów. Są dużo tańsze i wygląda to, że to są lepsze. Dobra, mamy również amunicję z trucizną, która zadaje w sumie dużo większe obrażenia, bo zadaje... Nie, w sumie łącznie suma również jest 1000, tylko zadaje większość obrażeń przez zatrucie oraz zostawia jeszcze chmarę trującą, która w sumie nie zadaje aż tak dużych obrażeń. I tak nie mogą się zdecydować, którego z nich użyć, więc zrobiłem pociąg, który ma po jednym wagonie każdego. Dodatkowo Bob's Angels Warfare dodają również nowe tiery wagonów artyleryjskich. To jest ten standardowy. Tu jest Mark II, więc troszkę jest droższy do produkcji. Ale co ma lepszego? Ma lepszy zasięg z 560 na 640. Ma bonus do obrażeń 30%. No i co jeszcze? Maksymalne zdrowie i automatyczny zasięg. Jest jeszcze Mark III, który ma jeszcze większy zasięg, jeszcze większy bonus do obrażeń, no i ogólnie jest lepszy i dużo droższy. To są już wagony Mark III. Od razu zbudowałem. Mieliśmy już wszystkie rzeczy dostępne, więc zbudowałem od razu najlepsze. Do lokomotyw użyłem opancerzonych lokomotyw Mark II, które w sumie są całkiem drogie, wymagają tych wolframowo-karbidowych płytek, ale mają dużo większe maksymalne zdrowie. 1700 ma standardowa lokomotywa Mark III, one mają 7500. Co stwierdziłem, że się przyda dla pociągu artyleryjskiego, ponieważ on będzie, tak, dosyć często będzie znajdował się pod atakiem. Kiedy już wypuści serię pocisków, to tak, to oni będą na nas iść. I dobrze mieć wtedy troszkę pancerza. Przy okazji, to co jest jeszcze fajne w Bob's Angelsach, to, że kiedy w Vanilli stawiamy jakiś pociąg artyleryjski, to potem musimy go obmurować działkami laserowymi, które go obronią przed atakiem, tak, powiedzmy, retaliacyjnym obcych. Tutaj nie musimy tego robić, możemy mu wpakować po prostu do siatki ekwipunku. Obronę laserową, reaktory. Tyle, ile miałem, to powpakowywałem, więc nie jest wszystko w pełni zapełnione, ale myślę, że to, co jest, to zdecydowanie wystarczy do jego obrony. Więc już jak zrobimy sobie, powiedzmy, stację artyleryjską, nie będziemy musieli jej obmurowywać, ponieważ nasz pociąg będzie się sam bronił. To jest w sumie całkiem fajne. No i dobra, za chwilkę coś sobie z niego postrzelamy. Dobra, musiałem trochę tutaj dobudować trasy, ponieważ niestety nasz pociąg póki co ma dosyć mały zasięg. Nasz pociąg artyleryjski. Generalnie badania zasięgu i obrażeń artylerii wymagają kosmicznych pakietów naukowych, więc póki co jeszcze tego nie posiadamy, ale zdecydowanie to będzie jedno z pierwszych rzeczy, które będziemy chcieli zbadać, jak już sobie zrobimy. Więc na razie musiałem całkiem blisko podjechać tym pociągiem, znaczy koleją, żeby doświadczyć automatycznej rzezi. No i w sumie może nawet odejdziemy, pozwolimy pociągowi robić jego robotę samemu. Troszkę podejdźmy bliżej, żeby słyszeć wybuchy. On dużo wyczyści? A, w sumie tylko to zbiorowisko. No ale dobra. W sumie całkiem wolno mu to idzie. Przynajmniej bez upgrade'ów do szybkości strzelania i do zasięgu. Już mu zbadałem moje upgrade'y, to myślę, że to szybciej będzie szło. Zwłaszcza, że dysponujemy trzema działami. Okej, idą goście. Na razie dosyć marna grupa, ale idzie już lepsza. Mm-hmm.
Odsuniemy się trochę, żeby nie było, że nie pomagamy. Nasz pociąg już sam sobie potrafi radzić z takimi rzeczami. Więc w sumie całkiem fajny pomysł, żeby stworzyć taki pociąg, który sam będzie mógł w stanie patrolować okolice i nie dość, że będzie niszczył wszystkie legowiska na daleki zasięg, to jeszcze będzie niszczył, zabijał wszystkie z wszystkich bajterów, którzy spróbują się temu przeciwstawić. Bardzo podoba mi się to. Dobra, pobombardujemy jeszcze trochę ich ręcznie. No i to w sumie będzie tyle w tym odcinku, co miałem do pokazania. Trochę fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Robimy progres do rakiety. Myślę, że już w następnym odcinku będziemy mieli wszystkie rzeczy gotowe do produkcji rakiet, jeżeli już nie samą rakietę. Zobaczymy. A póki co, cóż, dziękuję wszystkim za uwagę. Przestaliście się strzelać ogniem. I przy radosnym huku dział artyleryjskich zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie. Cześć.